Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wstęp miał być dzisiaj żartem z ateistów o tym, że jeśli myślicie, że księża mówią długie i nudne kazania, to tylko dlatego, że nie słuchacie ateistów. Ale żartu jednak nie będzie, bo ateistyczny materiał, który jest odpowiedzią na mój film Śmieszne Argumenty Ateistów, okazał się wprawdzie długi, ale jednak bardzo ciekawy. Zapraszam. Mówię o materiale pana Bogumiła z kanału Lupa Sceptyka. Swoją drogą bardzo ciekawe zestawienie to imię i ta, ta nazwa kanału, ale o tym w ogóle nie będziemy dzisiaj rozmawiali. Wziąłem sobie za punkt honoru, przyjąłem za punkt honoru, żeby ten materiał zmieścić w czasie przybliżonym do połowy czasu trwania materiału pana Bogumiła, a więc nie przedłużając. Przechodzę od razu do jego argumentów i do odpowiedzi na te argumenty. Oczywiście może się zdarzyć, że coś pominę, oczywiście być może pominę rzeczy, które są w jakiś sposób istotne. No, nie jestem w stanie wychwycić, co jest dla samego autora najbardziej istotne, ale no, staram się wychwycić to, co wydaje mi się tam takie najbardziej wartościowe, najbardziej celne albo najmocniejsze z perspektywy samego autora. Autor zaznacza najpierw, że on sam nie jest ateistą, a więc być może nie będzie adresatem bezpośrednio tego materiału. To znaczy, nie uważa się przede wszystkim za ateistę, tylko raczej za agnostyka, za sceptyka, właśnie. Pierwszy punkt, który sobie zanotowałem z tego materiału. Autor nie wierzy, że ludzie dochodzą do przekonań na poziomie racjonalnym, i myślę, że jest to dosyć częsta sprawa, dosyć częsty problem, a propos współczesnych ateistów to znaczy ich przekonanie, że człowiek, no właśnie, nie działa racjonalnie. Otóż jest w tym oczywiście ziarno prawdy. Oczywiście jest tak, że ludzie bardzo często każdy człowiek bardzo często działa na takim poziomie emocjonalnym. Ale jednak wydaje mi się, że jestem tutaj dużo większym optymistą i wierzę, że człowiek jest w stanie zapanować nad swoimi popędami, emocjami, nad swoimi pragnieniami. Jest w stanie na tyle sobie je uświadomić i później je jakoś ukierunkować, że jednak jest w stanie podejmować racjonalne decyzje. I myślę, że mogę w swoim życiu sam sobie wiele takich przykładów znaleźć. i Wydaje mi się, że jest to zupełnie powiedzmy naturalne dla człowieka, żeby tak na siebie patrzeć, i nie uważam, że są wystarczające powody, żeby uważać, że jest to iluzja. A więc tak. Często człowiek działa na poziomie jakimś takim, powiedzmy, że emocjonalnym, ale jednak nie można tego tak zredukować do, do rozumu, zredukować do takiego zera, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Myślę, że ściśle racjonalne poglądy to jest raczej rzadkość, ale jednak myślę, że większość ludzi działa na takim poziomie, powiedzmy, Racjonalno-emocjonalnym, tak? Jest to kwestia właśnie raczej takiego, takiego wyważenia, znalezienia tego odpowiedniego punktu ciężkości i być może, no, myślę, że w ogóle nie ma ludzi, którzy działają. Tylko racjonalnie. Być może tu byśmy się zgodzili, że to jest taki czysty, stuprocentowy racjonalizm, bo my po prostu tak nie działamy, bo jesteśmy istotami, które mają ciało, a więc mają emocje, a więc zawsze te jakieś tam emocje będą przy tym działały. Ale jednak nie, nie ograniczałbym w ogóle, także nie ma rozum to prawie w ogóle nic nie robi. Kolejny punkt, który sobie zanotowałem, pan Bogum już stwierdza, że nic nie wiemy z pewnością. No i tutaj na pewno bym się tego zdania przyczepił. Jak najbardziej możemy wysunąć wnioski, które są wysoce pewne. Pan Bogumił będzie, będzie to atakował w ten sposób, że, no tak, my możemy sformułować ogólne prawa i one działają być może w, w tym obrębie rzeczywistości, który znamy, ale jednak nie znamy wszystkiego, całego zakresu rzeczywistości. Nie wiemy czego jeszcze nie znamy, a więc nie mamy prawa, żeby mówić, że cokolwiek wiemy z pewnością. Tutaj nie wiem, czy nie idę już za, za daleko w, tym, w tej odpowiedzi na ten zarzut, czy na tą uwagę, ale jednak odpowiada to na wiele myśli, które później też się pojawią. Mianowicie, oczywiście, że nie wiemy, jakich obszarów rzeczywistości jeszcze nie znamy. Nie wiemy, ile ich poznaliśmy. Tak, nie zmienia to faktu, że my do znalezienia racjonalnego sposobu na życie potrzebujemy poznania tego, co jest nam dostępne. To poznanie jest najcenniejsze, najcenniejsze nasze poznanie to jest poznanie rozumowe. A więc mamy prawo i obowiązek, powinniśmy w naszym życiu kierować się zgodnie z naszym rozumowym poznaniem. To rozumowe poznanie ma swoje pewne podstawowe zasady, których, jeśli ich nie uznamy, to w ogóle nie mamy prawa go używać. W sensie nie mamy takiego logicznego, racjonalnego prawa, żeby go używać. To jest między innymi zasada proporcjonalnej przyczyny i tu bardzo doceniam. Moim zdaniem to, co pan Bogumił mówi, to jest najlepsze. Co do tej pory słyszałem z punktu widzenia takiego ateistyczno-agnostyckiego w kwestii proporcjonalnej przyczyny. Moim zdaniem, tutaj z panem Fiałkowskim jakby cały czas krążyliśmy w kółko, natomiast tutaj pan, pan Bogumił trafia w punkt, i dlatego uważam, że ten materiał, chociażby przez to, jest bardzo, bardzo cenny. On za, robi zarzut wobec proporcjonalnej przyczyny, właśnie taki, że my. Być może ona jest faktycznie podstawą dla funkcjonowania naszego rozumu, ale my i tak nie wiemy, czy właśnie rozum ogarnia jaki procent rzeczywistości nasz rozum ogarnia i być może, być może jeszcze mnóstwa rzeczy nie wiemy. Można się z tym zgodzić, w sensie wydaje się to dosyć, dosyć racjonalne. Tak, żeby uznać, że być może ogromnej, ogromnych części elementów rzeczywistości nie poznajemy jeszcze albo w ogóle one są poza naszą możliwością poznania, ale jeszcze raz powtarzam, mamy ścisły obowiązek i najbardziej racjonalnym, najbardziej rozsądnym wydaje się, żeby ukierunkować nasze życie zgodnie z naszym rozumowym poznaniem. I skoro uznajemy, że jest stosownym, żeby nasze życie uczynić zależnym od naszego rozumowego poznania, czyli wsiadamy do samolotu i lecimy. Mamy ufność, że ten samolot poleci, no bo uważamy, że to nasza nauka stworzyła sposoby na tyle bezpiecznego transportu, że jesteśmy w stanie im zaufać na poziomie właśnie pewnego tak, badania i, i, i takich eksperymentów. No doszliśmy do jakiegoś tam, jakichś tam wniosków. Całe nasze życie układamy zgodnie z zasadą proporcjonalnej przyczyny, a więc powinniśmy. Konsekwentnie całe nasze życie zgodnie z naszym rozmowym poznaniem układać, i to rozumowe poznanie zawiera w sobie również pewne podstawowe wnioski filozoficzne. Jak najbardziej jesteśmy w stanie zadawać najbardziej podstawowe pytania i na poziomie rozmowym na nie odpowiadać. Między innymi jesteśmy w stanie zadać sobie pytanie, czy istnieje byt konieczny, czy istnieje czysty akt. I święty Tomasz odpowiada. Musi istnieć i to jest młodzieńczy dowód na istnienie Boga. To znaczy, to jest jego streszczenie, to nie to, że już zostało to dowiedzione, że, że, bo powiedziałem, że musi istnieć. Jeśli ktoś jest ciekaw, jak ten dowód dokładnie brzmi, to odsyłam do mojego materiału młodzieńczy dowód na istnienie Boga. To jest ściśle racjonalne poznanie, ściśle logiczne wnioskowanie. I tak, moim zdaniem, jedynym słusznym zarzutem, jaki można postawić temu młodzieńczemu dowodowi, jest właśnie taki, że no dobra, ale nie wiemy, ile procent rzeczywistości nasz rozum ym, odkrywa. Ja odpowiadam na to: tak, nie wiemy, ale całe nasze życie układamy zgodnie właśnie z naszym rozumowym poznaniem i powinniśmy układać z tym najlepszym poznaniem, jakie mamy. Jednym z takich właśnie podstawowych, najlepszych, rozumowych wniosków, jakie mamy jest właśnie młodzieńczy dowód na istnienie Boga. Odsyłam jeszcze raz do materiału. W ogóle będę tutaj dosyć często odsyłał do materiałów zewnętrznych, właśnie dlatego, że obiecałem sobie, że nie będzie ten materiał trwał półtorej godziny, bo nie lubię takich długich materiałów i nie lubię tego słuchać i, i, i też nie lubię ich nagrywać. Lubię materiały, które mieszczą się poniżej godziny. Zdecydowanie poniżej godziny. W wielkim skrócie dowód na istnienie Boga, ten młodzieńczy dowód brzmi: Widzimy byty niekonieczne, czyli takie, które są złożone z istoty i istnienia, gdzie istoty rozumiemy jako zbiór cech, istnienie jako fakt. Istnienia, istota plus istnienie, byty niekonieczne. Pytanie, czy istnieje jakiś byt konieczny, czyli tam, gdzie istota równa się istnieniu, czyli mamy do czynienia z pełnią bytu, czystym aktem, czyli czystą realizacją wszystkiego bez jakiejkolwiek możliwości, czyli bez, bez możliwości zmiany, bo wszystko już jest tam zrealizowane. Święty Tomasz odpowiada: Musi czysty akt istnieć, bo inaczej wszystkie te byty, które potrzebują złożenia istoty i istnienia, by po prostu nie istniały, nie miałyby proporcjonalnej przyczyny. Przekonało Was? Myślę, że nie, bo w tak w trzech zdaniach to się nie da wyprowadzić najważniejszego wniosku w historii ludzkości. W historii ludzkości, znaczy da się, tylko że jest to tak streszczone, że, że chyba jednak nie zadziała. A więc odsyłam do materiału jeszcze raz młodzieńczy dowód na istnienie Boga. Jeszcze raz przypominam, będą te materiały przypięte w komentarzu. W przypiętym komentarzu. Myślę, że będzie ich całkiem sporo. Przechodzę do kolejnego m, zarzutu. Tutaj Bogumił mówi, że konieczny będzie skok wiary, bo nie ma dowodu na istnienie Boga, więc dowód racjonalny już podałem, w sensie wspomniałem o nim. Konieczny jest skok wiary. I tak i nie. I tak i nie. W jakim sensie? Otóż nie w tym sensie, jakbyście jak chcieli, drodzy ateiści i sceptycy, że to jest tak, że nie ma w ogóle racjonalnych przesłanek, żeby uznać istnienie czystego aktu pierwszej przyczyny Boga, i trzeba tylko tak po prostu zaufać. <laughs> tak jakby też niektórzy moderniści chcieli. Mam dzisiaj jakąś dziwną fazę, będzie mocno ekspresyjny najwyraźniej. Przepraszam, wracam do, do tematu. A więc nie w tym sensie jest potrzebny język wiary, w zupełnie innym sensie. To znaczy faktycznie potrzeba aktu woli. To znaczy człowiek musi chcieć. Ale to nie jest takie chcenie, że ja muszę się zmusić do tego, żeby uznać coś, do czego nie ma logicznych dowodów, logicznych przesłanek. Nie. To jest tylko i wyłącznie taki akt woli. Moim zdaniem on ogranicza się tylko i wyłącznie do tego, że ja jestem gotów uznać. To, co jest. Jestem gotów przyjąć prawdę, niezależnie od tego, czy mi ona pasuje, czy nie. Moim zdaniem każdy, kto takie nastawienie ma, powinien dojść do przekonania, że czysty akt musi istnieć. Oczywiście zakładając, że ma możliwości, żeby to rozumowanie przeprowadzić, czy żeby, żeby zrozumieć te rzeczy, które zostały mu przedstawione. Moim zdaniem to jest jedyny, jakby tutaj, taki na poziomie naturalnym skok jedyny skok, tak w cudzysłowie, wiary, bo to nie, jest, to nie jest jeszcze wiara. tak, Tu nie mówimy o wierze, tu mówimy o logi logicznym, rozumowym poznaniu istnienia Boga. Podejrzewam, że dla sceptyków i ateistów to w ogóle nie będzie oczywiste jakby rozróżnienie pomiędzy jednym a drugim. Dlatego dwa słowa hmm, chyba jednak muszę powiedzieć. Mianowicie Możemy na poziomie rozumowym jak Arystoteles poznać, że istnieje taki czysty akt za pomocą np. młodzieńczego dowodu św. Tomasza Zakwinu. To jeszcze nie oznacza, że jestem człowiekiem wierzącym. To jeszcze nie oznacza, że wierzę, bo wiara oznacza przyjęcie jakiejś informacji od kogoś. A więc wierzymy w Panu Jezusowi na przykład, wierzymy Jemu, Przyjmujemy te informacje, które On nam przekazuje, ze względu na pewne znaki wiarygodności. Wierzymy apostołom, ze względu na pewne znaki wiarygodności. Wierzymy, że są posłańcami Bożymi, ze względu na pewne znaki wiarygodności i w ten sposób można ostatecznie powiedzieć, że wierzymy samemu Panu Bogu, jeśli dostrzegliśmy wystarczające przesłanki do tego, żeby uznać, że ktoś faktycznie w imię Boże przemawia. Jakie to powinny być przesłanki? Czy, to jest, czy mogą być to w ogóle jakieś racjonalne przesłanki? Tak, to są cuda. I proroctwa, o czym Pan Bogumił też mówił, że to nie ma w ogóle. Nie ma nie. cudów i proroctw, nie ma. Koniec. No jak nie ma, to nie ma. Są. So. Odsyłam do moich materiałów. Również będą podpięte cuda, które się dzieją. Podepnę pewnie też starszy materiał a propos cudu słońca, być może ten też a propos całunu tureńskiego. Odsyłam do tych materiałów. Można sobie się z tym zapoznać. Również odeślę do materiału o proroctwach. Również będzie tam linka, więc z każdym z tych tematów można się zapoznać. Również właśnie o znakach wiarygodności. Wszystkie te rzeczy. Po prostu są dostrzegane, to są pewne znaki wiarygodności, które jeśli człowiek chce, to dostrzeże, odczyta i będzie mógł uznać świadków za wiarygodnych. Są to jednak zasadniczo dwie różne rzeczy: w sensie rozumowe poznanie, że musi istnieć czysty akt, pierwsza przyczyna, Bóg, to mógł zrobić Arystoteles. I sam akt wiary wobec kogoś, na przykład wobec pana Jezusa. Wierzymy panu Jezusowi ze względu na pewne znaki wiarygodności. Są to dwie różne rzeczy, które można rozdzielić. No, w przypadku wiary można by wchodzić w to jeszcze bardzo głęboko. Kwestia łaski i współpracy, woli z nią, to są rzeczy już zupełnie inne, w które tutaj nie będę wchodził. Kolejny punkt, który moim zdaniem jest trochę uwłaczający ludzkiej godności. O, dziwnie to brzmi w moich ustach, ksiądz wierzy, bo został tak wychowany. Geny skłaniają do nałogów i wierzeń. Mój sceptycyzm mówi Pan, Bogu wynika z genów i wychowania. To jest redukcjonizm, to jest redukcja człowieka do takiego poziomu, takiego automatu, że decyduje o naszym życiu tak naprawdę tylko właśnie decydują tylko czynniki zewnętrzne. To jest straszne. Tak? Znaczy, to Zgodnie z tą perspektywą tak naprawdę nie, nie można człowieka karać za jego czyny, bo w ogóle one nie są wolne tak naprawdę ani karać, ani nagradzać. W ogóle więzienia trzeba, trzeba zlikwidować, no bo przecież ci ludzie nie zrobili nic złego w sensie takim, że zrobili to tylko i wyłącznie ze względu na jakieś geny i wychowanie. Nie. Człowiek jest istotą wolną, rozumną i wolną, jest w stanie rozpoznać, co jest prawdziwe i jest w stanie pragnąć tego, co jest dobre. I oczywiście geny i wychowanie mają na nas ogromny wpływ, ale jednak jesteśmy w stanie jesteśmy w stanie zmienić drastycznie nasze życie. Zgodnie z pana Tezą, to jakby nie jest możliwe, czy nie powinno było być chyba możliwe, żeby człowiek po prostu zmienił zdanie. Tak, żeby na przykład ktoś się nawrócił. Był wcześniej wychowany i powiedzmy, tak, w ten sposób, że żył w, w kulturze arabskiej, bardzo mu się to podobało. Korzystał w bardzo, na przykład, tak, był, był zafascynowany arabskimi myślicielami, zaczął filozofować i doszedł do przekonania, że, że islam jest błędną religią. To na pewno nie jest taki prosty determinizm, że tylko geny i wychowanie miały na to wpływ. Nie, no tam jest jego decyzja, tam jest jego rozum, który coś rozpoznał i wola, która zdecydowała, że zrobię to i to. I na pewno będą też tacy, którzy, którzy podejmą inną decyzję i bez wątpienia i geny i wychowanie mają wpływ na nasze decyzje. Nie zmienia to faktu, że ponosimy za nie odpowiedzialność, że jesteśmy istotami wolnymi i że jak najbardziej. Ma sens, żeby dyskutować, bo, bo dyskusja ma sens tylko wtedy, kiedy jesteśmy istotami racjonalnymi, kiedy nie jesteśmy tak po prostu zdeterminowani przez nasze geny i wychowanie. Później pan Bogumił przez dłuższy czas odnosi się do pro, pro, proporcjonalnej przyczyny. Ten stawia ten zarzut, który już podałem, że to tylko wynika z jakiegoś wycinku rzeczywistości, który jest nam dostępny. Tutaj powtarzam, że powinniśmy się kierować tymi najbardziej pewnymi zasadami, jakie mamy, to są między innymi te najbardziej podstawowe zasady filozofii, czyli tego zdrowego rozsądku zastosowanego do najważniejszych pytań. Pan Bogomił zauważa, że tak. Jego podejście wadzi atakuje racjonalizm. I on mówi sam, nie wierzę w racjonalizm w tym jego klasycznym znaczeniu. I to mi się w pewnym sensie podoba, w sensie, że on się do tego przyznaje, i w tym klasycznym znaczeniu tego słowa, czyli w wiara w moc rozumu, to tak, to ja jestem racjonalistą. I to jest dosyć zabawne, że w takiej dyskusji ksiądz, a sceptyk to ksiądz mówi, że jest racjonalistą, a sceptyk mówi, ja nie wierzę w racjonalizm. Dosyć zabawne. Warte zauważenie, oczywiście rozumiemy tutaj racjonalizm po prostu jako wiarę w moc ludzkiego rozumu. Tak, ja wiem, że on nie Ogarnia całej rzeczywistości. To jest dla katolika oczywiste, bo rozum nie jest w stanie ogarnąć całej istoty Boga, chociażby, tak? czyli wszystkiego. A więc nasze poznanie, oczywiście, że jest niedoskonałe, ale jest wystarczające, żeby ułożyć według niego całe nasze życie. Czyli to znaczy nie tylko, że wystarczające, żeby zbudować samochód, ale wystarczające również, żeby rozpoznać, jakie jest nasze źródło, jaki jest nasz cel. Skoro mam według zgodnie z moim rozumowym poznaniem całe moje życie ułożyć. To oznacza to również zasady moralne, które poznaję, oznacza to również cel, do którego zostałem powołany, oznacza to również te najważniejsze pytania: skąd przybyłem i dokąd zmierzam. Te pytania już takie, można powiedzieć, ściśle religijne, tak? albo filozoficzno-religijne. Pan Bogumił pozwala sobie na stwierdzenie: Nikt nie dowiódł niczego nadprzyrodzonego. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie, bo z definicji nadprzyrodzone oznacza ponad naturą, a więc to będzie coś, co nie będzie bezpośrednio. Do uchwycenia przez empirię. A więc jeśli coś nadprzyrodzonego będzie działało, to właśnie poprzez złamanie praw fizyki, czyli na przykład przez jakiś cud, czyli będziemy obserwowali jakieś, jakieś działanie, które, które nie jest niezgodne z tymi zasadami fizyki, ale ono z definicji będziemy obserwowali już coś naturalnego, czyli będziemy obserwowali brak jakiejś, jakiejś zasady, coś, co nie zadziałało, a powinno było zadziałać albo, albo odwrotnie, ale. W sensie, że coś się zadziało bez takiej przyczyny, jakiej byśmy się tego spodziewali, czyli na przykład, gdy słońce w Fatimy zaczyna się zachowywać nietypowo, być może jest to po prostu wizja, odsyłam tutaj też do tego materiału. W każdym razie, tak, no z, definicji, z definicji, coś nadprzyrodzonego to będzie, to, to będzie coś, co będzie empirycznie niewychwytywalne, nie ale. To ma dla nas tutaj małe znaczenie, bo my rozmawiamy o rozumowym poznaniu Pana Boga, a jeśli chodzi o cud jako znak wiarygodności, to on będzie wtedy już empirycznie dostrzegalny. To znaczy, zmartwychwstanie martwych stanie Pana Jezusa było empirycznie dostrzegalne, i mamy świadków, którzy poświadczyli, że tak było. To byli prości, nieuczeni ludzie, którzy przedstawili bardzo wysoką, doskonałą naukę. Poszli w świat, powiedzieli: Chrystus zmartwychwstał, i za to Rzymianie powiedzieli: Musicie złożyć ofiarę pogańskim bożkom i wyprzeć się u Chrystusa. Ja oni mówię Nie, Chrystus zmartwychwstał, i my jesteśmy gotowi za to życie oddać, i oddali za to swoje życie. To są, to są optymalni świadkowie, którzy są, nie mają żadnych materialnych korzyści, są zdrowi psychicznie, widać to po doskonałości ich nauki, a jednocześnie są gotowi życie swoje własne oddać za swoje świadectwo. Czyli mamy wygodnych Świadków cudu, ale znowu odsyłam do materiału o cudach i o znakach wiarygodności. Bardzo ciekawe stwierdzenie ze strony pana Bogumiła: Mianowicie, cuda muszą być dowiedzione empirycznie i nigdy się to nie wydarzyło, bo musi to bazować na proporcjonalnej przyczynie, która nie jest konkluzyjna. Czyli według pana Bogumiła, jednak, proporcjonalna przyczyna nie jest konkluzyjna, jeśli ma na myśli to, co powiedział wcześniej. To oznacza to, że w ogóle, jeśli nie można um, dowieść cudu na poziomie um, takim racjonalnym, w sensie empirycznym, to znaczy wykazać, że Coś wydarzyło się takiego zupełnie niezwykłego, dlatego że proporcjonalna przyczyna nie jest konkluzyjna, to oznacza również, że nie można sformułować można niczego dowieść, jeśli proporcjonalna przyczyna nie jest konkluzyjna w stopniu wystarczającym, żeby według tych wniosków ułożyć sobie życie, to znaczy, że żadna nauka nie ma prawa formułować formu praw według których my powinniśmy nasze życie układać. To jest właśnie to, co moim zdaniem zostaje tutaj powiedziane. Jeśli uznamy, że ona nie jest konkluzyjna w stopniu wystarczającym, żeby ułożyć nasze życie, to znaczy, że nauka również nie jest konkluzyjna w stopniu wystarczającym, żeby ułożyć nasze życie. Dlatego uważam tę postawę za antyracjonalną. A propos argumentu o wielości religii i o tym, że raczej to wskazuje na to, że człowiek ma pewną potrzebę nazwałem ją racjonalną potrzebę do tego, żeby szukać odpowiedzi na najważniejsze pytania, to pan Bogumił odpowiada, że ludzie mają też tendencję do przesądów. Nie świadczy to, że coś w tym jest. Moim zdaniem, jak najbardziej świadczy to o tym, że coś w tym jest. Ludzie, dlaczego ludzie mają tendencję do przesądów? Dlaczego? Dlatego, że widzą w świecie bardzo dziwne związki, których nie rozumieją. Związki przyczynowo-skutkowe, których, który, których nie rozumieją, bo widzą, że często dzieją się rzeczy po kolei, które pozornie nie mają ze sobą związku, ale jednak często się powtarzają właśnie w takiej kolejności i może to wynikać. Z mnóstwa, tysiąca różnych rzeczy. Niekoniecznie zakładłbym od razu działanie nadprzyrodzone. Natomiast zawsze coś jest w ludzkich przesądach. Oczywiście, że coś jest. Przynajmniej stoi za tym jakieś tam spostrzeżenie. A więc tak, tak, to, że ludzie powszechnie coś uważają, że powszechnie coś przyjmują, świadczy, że coś za tym stoi. Być może błędnie uważają, być może dosyć powszechnie błędnie uważają, ale jednak coś za tym jest. I tak samo za tym, że po, religie są powszechne, jak najbardziej świadczy głęboka potrzeba człowieka, żeby znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania. Tam mogą być też te, na pewno są też te emocjonalne potrzeby, jakaś taka potrzeba bezpieczeństwa i tak dalej, ale religie mogą istnieć również bez zaspokajania potrzeb, na przykład bezpieczeństwa, tam gdzie religie. Pogańskie są w jakiś sposób okrutne, brutalne, gdzie, gdzie bogowiec, bogowie, bożki to są jakieś takie przerażające figury, postacie, które wcale nie dają poczucia bezpieczeństwa. W takich formach też religia może istnieć i ona oczywiście odpowiada nam pewnie jakieś inne potrzeby emocjonalne też, ale nie zmienia to faktu, że tam również jest ta racjonalna potrzeba odpowiedzi na podstawowe pytania. I to jest fascynujące, że właśnie ktoś, kto prowadzi kanał Lupa Sceptyka. Tak bardzo nie wierzy w moc ludzkiego rozumu, że nie, to wszystko wynika z wychowania, całe nasze życie wynika z wychowania, że zasada proporcjonalnej przyczyny nie jest wystarczająca, żeby mieć, wyciągnąć konkluzyjne wnioski po prostu w tym stopniu, żeby, żeby ułożyć według nich nasze życie. I, i dalej, gdy dostrzegamy coś, coś, co powszechnie ludzie przyjmują, robią w tym całym świecie, to nie dlatego, że mają jakieś, jakieś podstawowe pytania, które sobie zadają i szukają na nie odpowiedzi, tylko i wyłącznie emocje. Tam cały czas ten rozum jest wypierany przez ten sceptycyzm i to jest moim zdaniem niewłaściwe. Jeśli chodzi o ten argument a propos moralności i tego, że człowiek według ateistów najwyraźniej powinien mieć, czy ma, od razu wdrukowaną moralność liberalnego ateisty XXI wieku, i tylko jakieś złe zabobony wykrzywiają to w zupełnie coś innego przez całą ludzką historię. A tak naprawdę, domyślna to jest właśnie ta, którą my dzisiaj mamy. Ona jest taka czysta i domyślna. Tutaj pan Bogubiu przyznaje rację, że można takie argumenty spotkać wśród ateistów i że są one bzdurne. Natomiast pan Bogumił zwraca na to uwagę, że jednak jeśli mówimy, że pan Bóg musiał się dostosować w swoich przykazaniach do cywilizacyjnego stanu ludzkości, to on uważa, że jednak, jeśli mamy do czynienia z wszechmocnym Bogiem, to powinien był móc zrobić to inaczej. Ja mówię tak, mógł zrobić to inaczej, ale nie zmienia to faktu, że mógł też chcieć zrobić to właśnie w ten sposób, że mógł chcieć dać nam czas na pewien rozwój, że mógł chcieć <laughs> dać nam pewne prawo moralne, które jest wpisane w nasze serca. <laughs> To może brzmieć tak romantycznie. Oznacza to po prostu tyle, że jesteśmy w stanie rozumem rozpoznać, co jest dla nas dobre. Przepraszam, mam łzy w oczach nie dlatego, że tak bardzo się wzruszyłem tematem, tylko dlatego, że coś mnie drapie w gardle. Mam nadzieję, że uda się mimo wszystko sensownie ten materiał dokończyć. A więc w tym sensie mamy pewną moralność którą rozpoznajemy obiektywną moralność, którą rozpoznajemy naszym rozumem w tym sensie zapisaną w naszych sercach, że potrafimy rozpoznać, co jest dobre dla nas, dla jednostek i dla społeczeństwa. Potrafimy to jako tak rozpoznać, ale oczywiście łatwo mogą pojawić się tu błędy. I Pan Bóg, dając nam czas, dając nam historię, oczywiście, że mógł zrobić to inaczej, ale mógł też to zrobić w ten sposób, że dał nam ten czas, dał nam ten czas na rozwój, na rozpoznanie tego. Mógł też zaingerować w ten czy w inny sposób, konkretnie temu ludowi, dając jakieś tam wskazówki ze względu na jakąś konkretną rolę, którą ma odegrać. Dlaczego miałby tego nie robić? Dlaczego według Was, drodzy ateiści, byłoby lepszym, żeby Bóg był takim tyranem, autorytarnym władcą, który wszystko trzyma w garści? Dlaczego według Was to jest lepsze? Najpierw mamy antyracjonalizm, a teraz mamy wizję, jakby, że najlepszy, najdoskonalszy stwórca to powinien być taki, taki, taki władca, który bierze za twarz tą ludzkość i to cały czas ją do dobrego zmusza. Dlaczego? Dlaczego nie może według Was spokojnie dać ludzkości czas, prowadzić ją poprzez przykazania, dawać przykazania, które są dostosowane do ich możliwości poznania? Czy mógłby ich oświecić wewnętrznie? Mógłby, ale być może byłoby to wymagane, byłoby w tej sytuacji oświecenie tak duże, że w jakiś sposób by to jednak naruszyło ich wolność. My tego nie wiemy, jakby jaki poziom jest potrzebny takiego oświecenia, na ile byłoby to ingerencyjne, a na ile nie. Nie wiemy tego. Ale nie ma powodów, żeby zakładać, że takie sterowanie, jakby głębsze, większe, mocniejsze sterowanie, im jest lepsze. Im mocniejsze, tym lepsze. Nie, nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, jakie byłoby optymalne, czy to dokładnie jest optymalne, czy, czy można wyobrazić sobie lepsze. Nie ma tutaj stuprocentowej pewności, że ten sposób prowadzenia jest, jest gorszy. Albo lepszy od takiego wzięcia za twarz. Moim zdaniem, raczej mamy przesłanki, żeby wychodzić z założenia, że ten sposób prowadzenia jest dobry, przez analogię do wychowania. Człowiek, dobry wychowawca, daje dziecku czas, pozwala mu się rozwinąć, czasami pozwala mu popełnić błędy. Pewna analogia, która może wskazywać na to, że jest to dla nas raczej dobre, żeby to się rozwijało w ten sposób. Wszechmoc oczywiście może zadziałać szybciej, ale być może to po prostu całościowo wcale nie byłoby dla nas lepsze. A być może po prostu z jakiegoś powodu, jakby dla całości stworzenia jest to potrzebne, a my tego właśnie nie dostrzegamy. No, to też warto wspomnieć, skoro nie, nie dostrzegamy tylko wycinek jakiejś rzeczywistości zgodnie z teorią pana Bogumiła, co jest spójne jak najbardziej z katolicką teologią. To jak najbardziej nie będziemy dostrzegali, dlaczego akurat taki sposób prowadzenia jest najlepszy, albo, albo nie jest najlepszy. Ale nie ma powodów, żeby przejmować, że bardziej hmm, zamordystyczny model prowadzenia ludzkości byłby lepszy. Moim zdaniem nie ma żadnych powodów, żeby tak przyjąć, że e, Wszechmocny Bóg powinien wziąć ludzkość za mordę. Nie, moim zdaniem nie powinien. I ma pełne prawo, żeby dawać przykazania, które są dostosowane po prostu do tego naturalnego ich poziomu rozwoju i nie ma moim zdaniem w tym nic gorszącego. A propos moralności, tutaj pan Bogumił mówi, że moralność jest chyba najtrudniejsza do zobiektywizowania. Oj nie, oj nie. Możemy jednak dosyć łatwo rozpoznać na poziomie rozumowym, co jest dla nas dobre łatwo rozpoznajemy, że nałogi są złe, łatwo możemy rozpoznać, że jest dobrym dla społeczeństwa, żeby było dużo dzieci. To, to podlinkuję też materiał z Warsaw Enterprise Institute. Bardzo polecam. Jeśli komuś to stwierdzenie wydaje się kontrowersyjne, to naprawdę polecam. Obejrzyjcie sobie ten materiał. Jest to dobrym dla społeczeństwa na każdym poziomie ekonomicznym, w, w bezpieczeństwa, żeby społeczeństwo było liczne. A więc z drugiej strony, ludzka płciowość ewidentnie jest stworzona do tego, żeby były dzieci, dla zrodzenia i wychowania potomstwa. Dlatego można wyznaczyć pewną racjonalną moralność seksualną, która jest ukierunkowana na cel. Co do szczegółów pewnie będzie można się kłócić, ale, ale te ogólne zasady jak najbardziej można stosunkowo łatwo racjonalnie odnaleźć, racjonalnie wyznaczyć. A propos moralności, jeszcze padło tam zdanie, że Bóg przecież mógł. Jasno od początku zaznaczyć, że niewolnictwo jest złe. Zwracam na to uwagę. Że nauczyciel może prowadzić ucznia w ten sposób, że pozwala mu dojść do pewnego wniosku samemu. I oczywiście nie może pozwolić na przykład mordować innych po to, żeby dojść do wniosku, że nie można mordować innych. A więc nie może być tolerowane coś, co jest bezpośrednio. Przeciwko prawu naturalnemu, co będzie przeciwko jakimś podstawowym prawom naturalnym. Więc według katolickiej teologii moralnej, która po prostu jest racjonalna, niewolnictwo jest stanem, który jest stanem złym, ale nie na tyle złym, że nie można go w pewnych wyjątkowych sytuacjach tolerować. Poszczegóły odsyłam do materiału, do tekstu, który podlinkuję również w tym przypiętym komentarzu. Pan Bogumił zauważa, że Biblia wymaga interpretacji, jak najbardziej wymaga interpretacji, dlatego Kościół katolicki ma urząd nauczycielski. Nie da się stworzyć sensowne, sensownej wizji. Boga i świata, tylko tak po prostu na podstawie samego, tylko Pisma Świętego, bo Bóg objawił nam się za pomocą Pisma Świętego i tego przekazu ustnego. Apostołowie mówili również, przekazywali również rzeczy ustnie, nawet jest to starsza forma przekazu, bardziej pierwotna. Sam Pan Bóg ustanowił e, autorytet Kościoła po to, żeby przekazywał nam naukę. Jak to samo Pismo Święte potwierdza, że Kościół jest filarem i podporą prawdy. I że to zadaniem hierarchii Kościoła jest nad tą prawdą czuwać. Czuwać nie mają prawa jej zmieniać, ale mają mm, obowiązek nad nią czuwać. Pan umił dosyć gwałtownie reaguje, gdy jest mowa e, o objawieniu, o objawieniu w kontekście moralności. E, tutaj wskazuje to moim zdaniem na, na jakieś uprzedzenie natomiast cała rzecz nie zostaje jakoś sprecyzowana dlatego nie będę w to jakoś głębiej wchodził objawienie po prostu jest przekazem informacji od Pana Boga więc mamy właśnie objawienie w piśmie świętym i w tradycji kościoła wykłada nam mnie urząd nauczycielski kościoła Pan Bogumił zarzuca nieudolność przekazu w objawieniu. Dlaczego przekazanie nie zabijaj jest takie skomplikowane? Dlaczego wymaga to jakiejś interpretacji? Bo mamy przecież wojnę i tak dalej. I tak dalej. A więc. Jeśli mamy Urząd Nauczycielski, jeśli Pan Bóg zostawia nam Urząd Nauczycielski do interpretowania tego objawienia, jego przekazywania, to rzecz jest dosyć prosta. Oczywiście ten Urząd Nauczycielski robi to racjonalnie, to znaczy pokazuje również, jakie stoją przyczyny, powody za tym, żeby uznać, że to należy rozumieć w ten sposób, a to należy rozumieć w sposób inny. Tutaj pojawia się również ten zarzut, co to ma znaczyć, że seksualność ma być używana zgodnie z jej celem. Odsyłam do materiału Niemoralność Homoseksualnych Aktów. Myślę, że tytuł będzie wzbudzał jakieś emocje. Odsyłam, tam to wyjaśniałem. Czy Bóg nie ma wpływu na ludzi? To ostatnia teza, którą sobie zapisałem. W zasadzie już na nią odpowiedziałem. Mógł stworzyć inaczej. Ale dlaczego mielibyśmy wychodzić z założenia, że wzięcie ludzi bardziej za twarz byłoby lepsze, że sprawowanie nad nimi większej kontroli byłoby lepsze? Dlaczego wychodzimy z założenia, że taka opcja miała być lepsza? Dlaczego nie wychodzimy z założenia, że właśnie taka, gdzie mamy bardzo dużo wolności, gdzie właśnie mamy używać naszego rozumu, żeby rozpoznać prawa moralne? Dlaczego ta opcja wydaje Wam się, drodzy sceptycy i ateiści, w jakiś sposób gorsza od takiego wzięcia za mordę? Nie rozumiem, dlaczego wydaje Wam się gorsza. Mi wydaje się zupełnie rozkoszna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.